Siemka, z tej strony Prasoud i witam was w kolejnym odcinku z Kingdom Hearts 1.5 Remix. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie białe Trinity Marki, czyli no po prostu białe trójce robiliśmy sobie, i w sumie nie tylko. Jeszcze dostaliśmy się do pewnych jeszcze wcześniej niedostępnych miejsc. Ale dobra, ja ogólnie mogłem sobie... A, bo ja tutaj też do tego bastionu nie mogę pójść od razu. Przez trawers tam się przenieść. Dobra, to w takim razie się przeniesiemy. Jak już tutaj jestem, to możemy normal drive'a zrobić do tego warp hola. Aha, okej. Zrobił mnie to w sekundę. Nie dziwię się z takim życiem i w ogóle, ale no niestety jakby zrobili jakiś prostszy system ulepszania tego statku, bo ja aktualnie no dalej nie ogarniam sterowania, żeby jakoś zrobić sensownie ten statek. Ale dobra, tutaj już mamy nasz teleport. W razie polecimy sobie tutaj. Fajnie, że chciałem skręcić w prawo. Wschodnowa. No super po prostu. Zaraz wracam. Dobra, słuchajcie, jestem z powrotem, nie wiem, co się w ogóle odwala. Są tak randomowe obiekty czasami postawione. Jeszcze w ogóle jakieś statki do mnie nawalają. Matko boska. A! No nie, no ja umrę znowu. Kto to robił? Co za chory człowiek robił tą trasę? Nie no, masakra. Dobra, nie wiem jak mi się udało. Raczej koniec będzie. Mam nadzieję. Matko, co to wyleciało w ogóle? Już. No nie, oczywiście, trzeba kontynuować ten cyrk. Show must go on.
dzieje. Jeszcze coś? Pewnie tak. O, albo może i nie jednak. Albo może jednak... Tak. Ty, ale tu już jest bastion. Bo już chyba... No. Przechodziliśmy obok. Znaczy przez taką ścianę właśnie, o. New High Score, 380. O, i od razu mamy kascenkę. Gdzie jest Belle? Wciąż w zamku. Wbrew jej woli? Nie. Sądziłem, że zostaje z jakiegoś powodu. Inne księżniczki są również w środku. Zastanawiam się dlaczego. Zapytajmy je więc. Będziesz potrzebował mojej siły. Pójdę z tobą. Dobra, ale ty tam się zrespisz, jak będziesz rzeczywiście potrzebny. Że tak powiem. A tutaj jest skrzynka na dole. Ale nie wiem, czy czasami nie otwarta. Nie, nie otwarta. Okej. Od razu mnie cofa. Dobra, wiecie co, walić to. Wątpię, żeby tam były dalmatyńczyki. A za nimi w sumie też trzeba się rozglądać. No ale nie widzę tutaj innego wyjścia, niestety. Ja może tutaj? No, dobra. Udało się tutaj. Meteor G. Dobrze, już mnie wyrzuć na powierzchnię, tak. A, no tak, tutaj była ta biała trójca. Myślałem, że w innym miejscu, że w tym labiryncie będzie. Best friend, dostałem trofeum. Czyli chyba zdobyłem właśnie wszystkie znaki trójcy. Fajnie. Okej, oni w ogóle spadli. Nie komentuję tego. Castle Gates. Piu. Thunder! Ha! Come on! Thunder! A, zresztą bijcie sobie. Z nim to ja nie walczę. Się. Chciałem sobie zapisać przed wejściem tam, bo znowu obawiam się bossa wziętego totalnie z
Okej. Mamy cutscenkę. Co tutaj była? Bell? O, mamy Bell, super. Oh, Bell. Bell. Przyszedłeś, aby zapieczętować dziurkę. Racja. Proszę, uważaj. Ciemność dalej... dalej tam siedzi naprawdę głęboko. Powstrzymalibyśmy to, ale nie możemy już dłużej tego ciągnąć. Zajmiemy się tym. No i dobra. Ej, tu było to przejście? Wydaje mi się, że chyba nie. Upewnijmy się. A nie, to było to. Jezu, to będzie takie długie. Zapomniałem. Pół godziny później. No i co? Nie odkryłem tego wcześniej? To mnie jeszcze bardziej dziwi, ale dobra. Ramuch Belt. Okej, zobaczmy, co to w ogóle jest. Equipment. Czym to jest wszystko lepsze? Bardzo dużo AP daje. To mnie bardzo kusi. Ten Ramuch Belt, naprawdę. Dobra, wezmę zamiast białego kła. Ten biały kieł to może ktoś dostanie w spadku? Chyba, że też są jako tako... O! Zawsze coś. Dobra. Schodzimy na dół. No już 13 minut około. Nie, dobra, wiecie co? Ja postaram się dostać tam do tego pokoju. Ja zrobię cięcie, bo nie ma sensu, żebyście w ogóle oglądali tą drogę na górę jeszcze raz, kiedy jeszcze samo zjeżdżanie windą zajmuje, nie wiem, z minutę, a jeszcze czekają nas następne, więc zaraz do was wracam. Okej, słuchajcie, zanim jeszcze tam dotrę, porozmawiajcie sobie z Bell, bo ona ma dla was nową broń. Jest to Divine Rose. Divine Rose. O! Ej, silne to jest, naprawdę. Lepsze od ołówki Pera. Spoko. Dobra, zaraz do was wracam. Dobra, słuchajcie, jestem już w zamkowej kaplicy. No i widzę, że tutaj już są te disneyowskie księżniczki. O, mamy Alicję, Śnieżkę i Nazirę. Ta jedna to jest Kopciuszek. A ta druga chyba...
Ciężko mi stwierdzić. Czekaliśmy na ciebie, mistrzu kluczy. Gdzie jest Ansem? Odszedł. Gdy klucz pojawił się z powrotem, to wtedy ciemność ją oczyściła? It swallowed Ansem and he disappeared? To pochłonęło Ansema i wtedy zniknął. Jakoś tak chyba. Tough Ansem is gone. Zresztą, Ansem odszedł i... Flood of Darkness, nie wiem, powódź ciemności, czy co? Flood of Darkness. Powódź ciemności. Powódź ciemności się nie zatrzymała. Albo pożoga ciemności, można to nawet tak nazwać, no, whatever. Pracujemy razem, aby to powstrzymać. Dalej nie możemy zapomnieć jego miny. Engulfed? Nie, no już w ogóle. As the darkness engulfed him, he was smiling. Nawet tłumacz nie zrozumiał tego, co ja powiedziałem, nie? Pochłonięty. A gdy ciemność go pochłonęła, był szczęśliwy. Uśmiechał się, znaczy, no. Nie sądzę, żeby Ansem już wrócił. Nie sądzę. Ansem nas zignorował, od kiedy dziurka od klucza się pojawiła. A tutaj jest zapis? Jest, jest, dobra. My będziemy musieli się jeszcze ogarnąć. Sora, proszę, pośpiesz się. Ciemność zaraz wyżre. Wyjdzie może. Czekajcie, pouring. A zasypię zaraz całą dziurkę od klucza. To wszystko, co możemy zrobić, aby powstrzymać ciemność. Nie wiem, jak długo się z tym mierzysz. Okej. Zaraz tam pójdę. Liczymy na ciebie, mistrzu kluczy. W międzyczasie zrobimy to, co tylko będziemy mogły. No dobra. Ja oczywiście sobie zapiszę. No i lecimy. Nie, ja z nim nawet nie walczę. Szkoda mojego czasu. Jak i waszego, moim zdaniem. No tak, żeby czasem. Ha!
O kurde, Donald nawet już leżał. Co jest z nim? Aż tak mocno go biją? Z przesady. Okej. O, to jest skrzynka, by the way. Do otworzenia. Dawajcie, chłopaki. On idzie do mnie, a wy go bijecie. Chłopaki, dziękuję. Dobra, bożeczna materia tutaj była. Idź. Ogólnie nie powinienem wykorzystywać magii. Ale dobra. Tutaj mamy jeszcze jakąś skrzynkę. Wow! Mamy właśnie wszystkie dalmatyńczyki w grze. Top dog. Dostałem trofeum. Fajnie. Wszystkie znaki trójcy odkryte oraz wszystkie dalmatyńczyki. O, dostałem nowego Keyblade'a. To jest Oblivion, czyli objawienie. Boże, co on taki słaby? Nie no, nie ma opcji, żebym go wziął. Już Divine Rose się bardziej opłaca brać. A, właśnie. Dostałem jeszcze to zwiększone AP, to może bym sobie tutaj coś wrzucił w zamian. Combo plus. Ty, ale ja mam już jednego combo plusa. Nie wiem, czemu mi dwa dropnęły. Fajnie by było jakoś to wykorzystać. O, to by się bardzo przydało. Dobra, wywalam coś, co ma... Slapshot. Critical damage. A, widać... Serio? Tutaj specjalnie... To jest specjalnie umiejętność na to? Wszystko jasne, czemu mi to tego wcześniej nie pokazywało. A mogę się bronić kwadratem. Nie, z tego nie korzystam. Dobra, to w takim razie MP Haste i drugi combo plus, bo w sumie why not? Najwyżej się nie będzie sumowało i tyle. No. Tragedii raczej z tego nie będzie. Dobra, chyba możemy już podejść do tej dziurki. Dark Depths. Co to jest? Dobra, już pewnie boss, no wiadomo, ale... Skąd to się wzięło? I jak się będzie z tym walczyć przede wszystkim? O matko, to ma aż fioletowy pasek. Dotknęło go to w ogóle?
Okej. Póki co boss wydaje się prosty. Okej, do czasu, oczywiście, wiadomo. Ale Donald leży. Serio? Aż tak mocne te obrażenia były? Dobra, Donald. Ej, ja w ogóle nie mogę do niego dosięgnąć. Dobra, byleby nie dać się zrzucić jakoś łatwo. Będzie dobrze. Dobra, lepiej właśnie się odsunąć. Fajnie, że mi chłopaki popadali jak muchy od jednego klepnięcia praktycznie. Ale przynajmniej ten boss nie jest aż tak agresywny jak ten smog. Dobra, to było dobre, to Arcanum. No i dobra, nauczyliśmy się Combo Mastera. Bardzo prosty boss, tylko trzeba było uważać na te jego kopyta. Dostałem Omega Arts. Chodźmy teraz i zapieczętujmy tą dziurkę. Sora, zrobiłeś to. Kto to mówi? Czyżby to był Riku? Proszę. O! Co tutaj robicie? Przyszliśmy... Znaczy, przylecieliśmy statkiem Sida. To miejsce, w którym się wychowaliśmy jako dzieci? Co? Chcieli zobaczyć to ponownie. Jest to w gorszym stanie niż się obawiałem. Zostało to użyte, aby... Ta dziurka została... Czekajcie, jakby to wam powiedzieć jakoś poprawnie, gramatycznie przy okazji. Miało sprawić, że to będzie spokojne miejsce, czy coś takiego. Chodzi o tą dziurkę od klucza, oczywiście. Nie martw się. Jeśli pokonamy Ansema, wszystko powinno wrócić do normy. Włącznie z naszą wyspą. Naprawdę? Ale to również oznacza pożegnanie. Od kiedy światy zostaną przywrócone, wszyscy znowu będziemy odseparowani od siebie. Wszyscy wrócą tam, skąd przybyli. Okej. Tak więc odwiedzę was swoim gumiszipem. To nie takie proste. Przed tym wszystkim nie wiedziałeś, że istnieją inne światy, prawda? Ponieważ każdy świat został odizolowany. Nie do przejścia, nawet przez ściany. Bezduszni... zniszczyli te ściany. Ale gdy światy zostaną przywrócone, znów te ściany wrócą. Przepraszam, ej, czekajcie, co ja powiedziałem? Jeśli wszystko wróci do normy, to te ściany wrócą. O, to chciałem powiedzieć. Jeśli się tam przejęzyczyłem i powiedziałem coś głupiego, to przepraszam. To oznacza, że
statki gumi wciąż będą bezużyteczne. Tak więc mówicie, że my nigdy już się nie zobaczymy. Niestety. Nigdy się nie spotkamy, ale nigdy się nie zapomnimy. Nieważne gdzie jesteśmy, nasze serca sprowadzą nas z powrotem. Poza tym nawet bym o tobie nie zapomniała. Co to miało znaczyć? Sora, pośpiesz się, chodź i zamknij tą dziurkę. Sora, powodzenia. Ej, żebym ja zaraz gry nie skończył ogólnie. Tam jeszcze chyba były jakieś światy, nie? Musiał to sobie zobaczyć później. No i dobra. Zapieczętowane. Dziękujemy ci, Sora. Sądzę, że ciemność dopiero się przebudza. Ale mogę poczuć moc ciemności, która rośnie bardzo daleko. To serce ciemności. To musi być to miejsce, gdzie udał się Ansem. Tak więc weźmy statek Gumi i zmierzmy się z obiema wersjami Ansema oraz z bezdusznymi. Bardzo mądra odpowiedź, mistrzu. Kluczy. Boże, teraz mnie mistrzem nazywają. Wcześniej byłem tylko dzierżawcą, a teraz jestem mistrzem. A. Prestiż normalnie. Możemy zaoferować ci moc, która pomoże ci w walce. O, Fajraga! Fajnie. Może w końcu będzie użyteczna. Sora, twoja odwaga może przewrócić nasze światy. Od kiedy ciemność zniknęła, wszyscy powinniśmy wrócić do naszych światów. Dalej nie wiem, co to jest to za księżniczka po prawo. Czy Kairi wróci nas wtedy na wyspę? Z pewnością. I ty również. Nie mogę iść do domu, dopóki nie znajdę Riku i króla. End of the world. Dostałem trofeum. Mamy nową ten. Nowy turniej w Koloseum. Rywalizacja będzie troszeczkę cięższa, tak więc bądź ostrożny. Oko, da się raczej radę. A tu w ogóle jeszcze jest ten. Jakiś promień tam idzie na prawo od góry. Jakby prowadził nas do jeszcze kolejnego świata. No i patrzcie, o tych właśnie dziurskach mówię. I nie wiem, do czego one służą. Czy to rzeczywiście są jakieś nowe światy, czy to też może są takie punkty szybkiej teleportacji, ale no nie wiem, czy miałoby to sens, jak i tak mamy warp drive'a, więc no. Dobra, chodźmy do Traverse Town. Minuty to jeszcze tak okej, okay, ale wróciłbym sobie do pierwszego dystryktu. Chciałem pójść do Dalmatyńczyków, jak zwykle. Nie mogą zrobić tak, żeby mnie prowadziło od razu do przodu, a nie żebym od razu z marszu szedł do tyłu.
magiczną oprawę, bym to zrobił. Tak, wiem, jeszcze jeden poskarb mi został. A, to w ogóle nie tędy. Chciałem iść. Fajnie by było sobie też coś za pieniądze kupić w końcu. Jeśli będą w ogóle jakiekolwiek lepsze rzeczy. A po co ja z nimi walczę? Idę do domu Dalmatyńczyków. No i dobra. O! No, to już chyba jest właśnie pokazanie, że wszystkie 100 Dalmatyńczyki wróciły do swojego domu. Uhu, pieski. Uwielbiam pieski. No i co dostaniemy od was? Tech Boost. Aeroga. O, fajnie, fajnie. Dostałem całą kolekcję gumi. What? Czy chyba chodzi o ulepszenia, tak? Tak sądzę bynajmniej. Dobra. No, wydaje mi się, że raczej będziemy kończyć, bo tutaj jakieś nagrody za zebranie tych tych wszystkich znaków trójcy. No nie ma. Nie ma żadnej nagrody bynajmniej za to. Ale dobra. Wróćmy sobie. Jeszcze czekajcie. Trzeba jeszcze się udać do biblioteki w Hollow Bastion. Tam będziemy mieli jeszcze coś do zrobienia. Zapiszę sobie oczywiście Castle Chapel, żeby nie powtarzać tego bossa, którego pokonaliśmy. Denerwuje mnie cały czas, że nie ma napisane, z jakim bossem walczyliśmy. Strasznie mnie to denerwuje. Dobra, halo, patrzcie. Warp Drive'a strzelimy. Tak wiele książek, ale żadna nie mówi, jak pozbyć się ciemności. Możliwe, że tracę czas oraz nadzieję. O, to był kiedyś zamek Ansema. Był zazwyczaj szanowany. A, kiedyś był szanowany i uważany za mądrego człowieka, ale ciemność go pochłonęła i zaczął eksperymentować z sercami ludźmi. Pewien mądry człowiek. Tak dużo cierpienia i... O matko, czekajcie.
przeżył za dużo cierpienia, czy coś takiego, powiedzmy. Okej. Okay. O, jeszcze tą babę mamy. Sora, powinieneś to przeczytać. Co przeczytać? To jest cała reszta raportów Ansema. Czarownica musiała to zbierać. Ansem Report 2. Ansem Report 4. Ansem Report 6. Ansem Report 10. O! Chyba wszystkie raporty zebraliśmy aktualnie. Tak mi się bynajmniej wydaje. O, i patrzcie. Trinity Lis oraz 101 Dalmatyńczyków zostało już tutaj wyprezentowane. Parasite Cage. Trickmaster. Chyba z nim walczyliśmy w świecie Alicji. O, Ansem's Report. Tak, to chyba będą wszystkie. Dobra, wiecie co, jeśli chodzi o te raporty, to możliwe, że wam to przetłumaczę w następnym odcinku, bo w tym na pewno tego nie zrobię, bo już 40 minut. Musiałbym mieć kolejne 10, jak nie więcej. Dobra, tutaj są te historie, co zrobiliśmy w innych światach. No i zanim pójdziemy do tego końca świata, będzie to nas już chyba ostatni świat, tak mi się wydaje. Dobra, to na razie zostawię. Będę musiał sobie to posprawdzać jeszcze, żeby mi tutaj New nie pokazywało cały czas. Ale fajnie, że jest coś takiego. Takie, powiedzmy, podsumowanie fabuły, jakbyśmy na przykład też czegoś nie zrozumieli, whatever. Dobra, idę do zapisu i będę się z wami już żegnać. Ty, a tu jeszcze inna baba chyba była. Już w ogóle zapomniałem, jak ci się nazywali, ci to, co byli przed tą dziurką. Oni są ze świata Final Fantasy. Sid tak samo. On był chyba w siódmej części, już chyba kiedyś mówiłem. Ale dobra, zapiszemy sobie w bibliotece. Mam 50 level, by the way, już. Naprawdę dużo. Półmetek. Trofeum jednego. Jest jedno trofeum, żeby zgrindować Sorę do setnego levela. Nie wiem, czy kiedykolwiek to zrobię, ale zobaczymy. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku z Kingdom Hearts 1.5 Remix lub jak to woli, Final Mix.